Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i dzisiejszą audycję chciałbym zadedykować wszystkim naszym kolegom, którzy mieszkają w Zjednoczonym Królestwie na stałe albo na chwilę lub osiedlili się tam, przyjechali na chwilę lata temu, a są do dzisiaj. Znam paru takich kolegów, bo kontaktujemy się na bieżąco, robimy ze sobą na bieżąco konsultacje albo wymieniamy doświadczenia. Też wiele osób należy do grupy Latam Dronem od DJI lub też korzysta z innych moich opracowań online, na przykład Drone Bootcamp. No ale dobra, o co chodzi? Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, jest to pierwszy kraj w Europie, który wprowadza takie zmiany, które czekają nas czekają te zmiany w ramach Unii Europejskiej dopiero w połowie 2020, mniej więcej od lipca. Natomiast Wielka Brytania już wychodzi przed orkiestrę i od 5 listopada uruchamia platformę, która będzie miała charakter szkoleniowo-edukacyjny i będzie to platforma uruchomiona przez tamtejszy Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli CAA. Szerzej to jest Civil Aviation Authority. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp. Na czym to wszystko będzie polegało? Przede wszystkim będziemy mogli zdobyć uprawnienia Flyer ID, Operator ID, a także przyporządkować drony do danego operatora. I teraz na czym polegają poszczególne funkcje? Operator ID jest to osoba odpowiedzialna za drona, czyli na przykład właściciel albo opiekun, powiedzmy, dronów w pracy i płaci za swoją rejestrację 9 funtów na rok. Czyli na przykład, jeżeli masz więcej dronów, to też płacisz 9. To nie jest powiedziane, że za każdego drona musisz płacić 9 na rok. Ale jako funkcja za uprawnienie, za rejestrację jako operator właśnie płacisz i dostajesz rejestrację Operator ID. Kto musi się zarejestrować jako operator? Wszyscy bez wyjątku, czyli na przykład członkowie modelowych stowarzyszeń latających, operatorzy i piloci, którzy uzyskali już zezwolenie od CAA, operatorzy i piloci, którzy wykonują na przykład usługi komercyjne, wszyscy muszą się zarejestrować jako operator. Flyer to jest osoba, która lata, więc to są zupełnie już inne tematy, bo tutaj trzeba przejść przez kurs online i zaliczyć egzamin składający się z 20 pytań, egzamin online również, test wielokrotnego wyboru i żeby zaliczyć ten egzamin, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 16 pytań. Do egzaminu można podchodzić wielokrotnie, procedura jest bezpłatna i po zdaniu egzaminu otrzymujesz właśnie Flyer ID, czyli takie świadectwo kwalifikacji, można określić to w ten sposób. Możesz wtedy pilotować drony, operować dronami o masie od 250 gramów aż do 20 kg, czyli fantastyczna sprawa. Jest to bezpłatne, obowiązuje 3 lata. Czyli tutaj rozgraniczamy operator and flyer. I teraz każdy dron, który będzie latał w Zjednoczonym Królestwie, ma być przypisany do swojego operatora. W ten sposób to jest zrobione. I ma to być wszystko w systemie. Platforma edukacyjna, ta online, rejestracyjno-szkoleniowa, będzie się nazywała Drone and Model Aircraft Registration and Education Scheme. I ona zacznie funkcjonować, powtarzam, 5 listopada 2019 roku. Przed 5 listopada 2019 nie będziemy mogli zarejestrować drona. Ja próbowałem wejść na stronę i ta strona odsyła mnie do poczekalni i prosi, żebym poczekał do 5, żeby się zarejestrować. Platforma będzie dostępna pod adresem register-drones.caa.co.uk. Operatorzy, którzy mieli do tej pory uprawnienia i działali na podstawie właśnie już uprawnień i świadectw kwalifikacji wydawanych na przykład przez ANO i to jest artykuł 94.5, zwani są operatorami UAS. Oni są zwolnieni z obowiązku odbycia kursu online i zdania egzaminu. Z tego obowiązku zwolnieni są także członkowie brytyjskich organizacji posiadający certyfikat BMFA. Oni także wyłączeni są z obowiązkowego kursu i egzaminu online, czyli oni nie muszą ubiegać się de facto o Flyer ID.
Natomiast członkowie następujących organizacji ARPAS UK, British Model Flying Association, BMFA, Scottish Aero Models Association i Large Model Association, a także FPV UK, oni będą, ich zbiórki jako operatorów będą prowadzone przez te stowarzyszenia i będą wpłacane bezpośrednio do CAA. I ta regulacja dla nich wejdzie w życie 31 stycznia 2020 roku, czyli dosyć dziwna sprawa, bo jest tutaj przeskok od końca listopada do 31 stycznia 2020. Sytuacja jest bardzo ciekawa i dotyczy naszych kolegów z Wielkiej Brytanii, jak już mówiłem na wstępie. Jestem ciekawy bardzo, jak ten system będzie działał. Już ja spróbuję się zarejestrować od razu 5 listopada i przejść ten test online, zdobyć Flyer ID, zobaczę, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o tą procedurę, jak wyglądają pytania, czy to jest proste, czy trudne, jak to zrobić, jak uzyskać, tak żeby Wam maksymalnie pomóc. Też istotnym obowiązkiem jest oznaczenie wszystkich dronów i modeli latających, za które jesteś odpowiedzialny jako operator, swoim identyfikatorem, czyli swoim operator ID. Jak to będzie wyglądało na tym etapie jeszcze nie wiemy, bo to nie było tutaj powiedziane, w jaki sposób mamy oznaczyć swojego drona. Czy to jest w ten sposób, że po prostu do swojego operator ID, gdzie się rejestrujemy, dopisujemy numery swoich dronów. Tego jeszcze nie wiemy na dzisiaj, ale pewnie z czasem, czyli od 5 listopada będzie wiadomo. Na dzisiaj to są te informacje, które udało mi się zebrać. Jeżeli macie jakieś informacje świeższe, to bardzo proszę o komentarz pod filmem. Być może zrobimy właśnie takie forum, czy takie kompendium informacji na ten temat i myślę, że w komentarzach pod tym filmem można faktycznie dodać bieżące informacje, a także to, w jaki sposób procedura przebiega. Ja też będę na bieżąco komentował i będę się dzielił swoimi doświadczeniami. W każdym razie trzymam za Was kciuki, trzymam kciuki za wszystkich kolegów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, latają dronami i będą zobowiązani do przejścia przez tą procedurę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.